Panie prezesie, no dzisiaj dosyć zaskakująca informacja. Trenerem Farta został Sebastian Świderski, zastąpił Grzegorza Wagnera. Dlaczego? Znaczy na wstępie chciałbym podziękować trenerowi Wagnerowi za pracę, za zaangażowanie, za ogromne serce zostawione, bo tak to muszę określić. Natomiast no, coś nie wychodziło w drużynie. No, ta drużyna nie była zespołem, nie była tą grupą zawodników, który jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No i po pewnej dyskusji stwierdziliśmy, że spróbujemy może jednak z innym trenerem, może tu w tej kwestii coś się zmieni. No właśnie, a długo dojrzewała panu ta decyzja? No nie, bo ja podjąłem decyzję w Bełchatowie. Znaczy podjąłem decyzję, rozpocząłem ten temat przemyślenia i stwierdziłem, tam że trzeba. Tam pan stwierdził, że jednak trzeba coś zmienić, bo tak, bo drużyna zespół tak się zachowywała, jak się zachowywała, tam wówczas nie podobało mi się to. A czemu Sebastian Świderski? To jest wielka osobowość, jeżeli chodzi o polską siatkówkę, natomiast no, to jest debiutant, jeżeli chodzi o trenera. Wie pan, lubię młodych, inteligentnych, przedsiębiorczych, bardzo odważnych ludzi. Do tego wizerunku pasuje mi Sebastian Świderski. Wie panie prezesie, jaki jest cel właściwie przed Sebastianem Świderskim? Bo są dwa mecze z... Ja już właściwie na wstępie powiedziałem, że chciałbym, żeby stworzył zespół. Zmiana teraz następuje również w kontekście perspektywicznym, to znaczy w kontekście przyszłego sezonu. Sobie tu zbudować jakąś drużynę. Chciałbym w przyszłym sezonie budować drużynę od podstaw, od początku, w nowym zupełnie składzie. To nie zdaje egzaminu. Chciałbym mieć już jakiś fundament drużyny, na którym moglibyśmy się oprzeć. I to jest, mówię, główne zadanie nowego trenera. A Sebastian Świderski podpisał umowę na? Do końca tego sezonu. I oczywiście jest opcja, że jak będzie... Zawsze jest, no to normalne. Zobaczymy, jakie będą wyniki.